dobry, wspólnie z Wojciechem Kliszewskim, jak co tydzień, program Czyste Krosno, w którym oddajemy głos i antenę ludziom z KPWK i dzisiaj między innymi o wyjątkowej rocznicy, ale już oddaję głos Wojciechowi. O czym będzie rozmowa? Zapraszam. Dzień dobry, tak, 1 lutego mija 3 lata, odkąd śmieciarki Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego wyjechały na teren gminy krosnodrzańskiej. Rozpoczęliśmy odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Krosna. Dlatego dzisiaj chcieliśmy Państwu podziękować za ten okres, bo to Państwo jako mieszkańcy gminy wspólnie z nami tak naprawdę tworzycie tą gospodarkę odpadami w gminie Krosno-Odrzańskie. To nie jest tak, że tylko Urząd Miasta zarządza wszystkim, KPWK jeździ po śmieci, ale także ważnym elementem całej tej układanki są mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie i dzięki współpracy tych trzech podmiotów w tym roku osiągnęliśmy wszystkie wymagane przez rozporządzenie Ministerstwa Klimatu poziomy recyklingu. Łącznie w roku 2020 odebraliśmy 4927 ton odpadów. Dla porównania w roku 2018, w którym zaczęliśmy odbierać odpady z gminy Krosno-Odrzańskie, tych odpadów było prawie 1000 ton mniej, także to też mówi o skali tego, jak bardzo zmienia się ta gospodarka odpadami na przestrzeni ostatnich lat. Z całego strumienia odpadów, który odebraliśmy od mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie, do recyklingu nadawało się 1285 ton, co po podstawieniu do wzoru daje nam bardzo dobry wynik, czyli 75% recyklingu. To jest poziom, który osiągnęło tylko Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne. Gmina Krosno-Odrzańskie potem podstawiając, zbierając te dane, musi wziąć pod uwagę wszystkie podmioty, które na terenie naszej gminy działają, także dokładny poziom recyklingu dla całej gminy będzie znany dopiero na koniec marca, gdy gmina złoży swoje sprawozdanie. Natomiast te odpady, które dostarczają bezpośrednio mieszkańcy, mają bardzo dobre przełożenie na poziom recyklingu, bo to jest aż 75% przy 50%, które są wymagane rozporządzeniem. I tym miłym akcentem zakończymy dzisiejsze okienko. Chciałbym tylko jeszcze raz podziękować za współpracę i powiedzieć, że mimo tak dobrych wskaźników, proszę pamiętać, że nadal walczymy o jak najlepszą segregację, bo odpady selektywne są dużo tańsze od odpadów zmieszanych i na pewno będzie to miało przełożenie na ogólny koszt funkcjonowania tego systemu, także więcej surowców i jak najmniej odpadów zmieszanych. Dziękuję. Ja również dziękuję i do usłyszenia tak naprawdę już wkrótce.